tak, koncentracja trwa cały czas w drużynie Tigres. Bo dla nich to jest szansa życia. Zestawienie Bayernu Monachium w bramce z numerem pierwszym Neuer. Linia obrony od prawej strony. Piątka Pavard, czwórka Süle z numerem 21 Hernandez i z lewej strony z 19 Kanadyjczyk Davis. Dalej szóstka Kimmich, 27 Alaba i potem ten nieprawdopodobny kwartet ofensywny. Dziesiątka Sané, 29 Coman, siódemka Gnabry i na szpicy najlepszy napastnik świata Robert Lewandowski. Już sędziowie są skoncentrowani, a my za chwilę poznamy drużynę, która przecież jest zdobywcą Ligi Mistrzów CONCACAF. W bramce z numerem pierwszym Guzman, linia obrony 28 Rodriguez, 13 Reyes, trójka Salcedo i z numerem 29 Dueñas. Środek pola, piątka Rafael Carioca, 19 Pizarro z numerem 33. Obejrzymy Quiñonesa. Tutaj widzę 23, czyli zmienia się numer. 20 to Aquino i dwójka napastników. 32 González, 10 André Pierzyniak, ta wielka gwiazda drużyny Tigres. A to na Państwa ekranach Hansi Flick. 67 meczów i tylko 5 porażek tego trenera. Trenera, który miał być na chwilę. Trenera, który doprowadził Bayern do wielkich sukcesów. Trenera, który odmienił grę Bayernu. Trenera, bez którego w tej chwili nikt nie wyobraża sobie funkcjonowania zespołu z Monachium. Trenera, który miał być na chwilę, przyjechał, został i stał się panem trenerem i to przez wielkie litery to wszystko pisane. Bayern nas chyba oprócz tych problemów kadrowych niczym nie zaskoczył, natomiast może troszkę o drużynie przeciwników Monachijczyków. To jest zespół, tak jak powiedziałaś, przede wszystkim bardzo ustabilizowany. Tutaj wielkich niespodzianek nie będziemy pewnie oglądać. Nawet zmiany, które będą zwykle najczęściej zmienia trener Tigres, tych, którzy nadają mu dynamiki, szczególnie w bocznych strefach boiska, czyli Aquino i Quiñones, to oni najczęściej indywidualnymi akcjami napędzają ataki drużyny. Sané. Widzimy spokojnie. 8 piłkarzy za linią piłki. Stanęli na własnej połowie, przesuwają tylko. Quiñones. Postraszył go tam Davis. Süle. Znalazł tutaj partnera Gnabry. Kimmich, jest już piłka do Sané. Sané w 16, przyblokowany ten strzał, jeszcze Coman i pierwszy raz piłkę w rękach. Nieprawdopodobne doświadczenie tej defensywy drużyny Tigres. 143 spotkania w reprezentacji Meksyku. Najwięcej, 65 Reyes, ale jest też Salcedo. Uwaga, Lewandowski nie trafił czysto w piłkę. No i na pewno tutaj mieliśmy takie pierwsze drżenie serca obrońców drużyny Tigres. Ale zobaczmy, akcja dwójkowa w okolicach Roberta Lewandowskiego. Aż czterech graczy Tigres, ale z dużą łatwością Bayern przedostaje się już po raz drugi. Teraz na wyprzedzenie Davis, ale też widzieliśmy, nie było tam ruchu do piłki Rafaela Carioki. Już dośrodkowanie Kanadyjczyka jest błąd. Chcieli szybko zmienić stronę, już Alaba pędzący za Żiniakiem, ale nie poddaje się, sam tutaj ruszył André Pierzyniak, wciąż Żiniak. Bardzo dobre, dokładne zagranie Quiñones. Strzał nieudany, ale dał próbkę swoich umiejętności, doświadczony André Pierzyniak. Żiniak pokazał, że mimo wieku jest w stanie wygrywać te pojedynki szybkościowe. Zatrzymany Sané, Aquino. González, prostopadle, proszę, Neuer, zmuszony tutaj do błyskawicznego opuszczenia własnej bramki. Świetna interwencja Neuera, próbował tam już brylować w polu karnym. Odbiorze, że są w stanie pod pressingiem Bayernu nawet utrzymać się przy piłce w środkowej strefie boiska. Natomiast na razie słabo obaj skrzydłowi Bayernu Monachium. Alaba na pole karne. Nie popełnił błędu Dueñas. Jeszcze Sané. Błyskawiczna tutaj pomoc kolejny ze strony Aquino. Kimmich, potężne uderzenie, gol! 1-0, 18 minuta. Widzieliśmy jeszcze sygnalizację sędziego bramkarza, który tutaj sugeruje sędziemu, że ktoś stał przed nim. Tak, że Robert Lewandowski przebiegł w momencie strzału Kimmicha na bramkę i zaabsorbował uwagę bramkarza. Zobaczymy, bo bardzo ciekawa sytuacja. To mogła być mijanka, to mogło być wszystko bardzo dynamiczne. Za chwilę będziemy oceniać to w powtórce. Oglądamy raz jeszcze. Gdzie jest Lewandowski? Zobaczmy dalej. I jak to oceni? Wydaje mi się, że ta bramka może być odwołana. Tak jest.
chociaż i tak by tego nie obronił. Powinien się przyznać, nie przeszkadzałeś. Sprawdza. Tak jest. Czy jest możliwa informacja bez interpretacji? Tak samo, czy jest możliwy przepis bez interpretacji? Nie jest. Sędzia to będzie sprawdzał. Państwo widzicie, co on w tej chwili ogląda. Tymczasem słyszeliśmy tego niezwykle głośnego, charyzmatycznego, nieznoszącego sprzeciwu, bardzo gorącego trenera Ricardo Ferretti'ego. Decyzja. Nie ma bramki. 0-0. Dalej w finale klubowych mistrzostw świata. Z pominięciem Hernandeza. Alaba. Davis. Davis, obok niego był Quiñones. Davis. Davis odważnie do środka Kanadyjczyk, ale strzał zbyt lekki, żeby zaskoczyć Guzmana. Tyle, że to jest kolejna dobra indywidualna akcja Davisa z naciskiem. Niestety dla Bayernu na indywidualnie. Gnabry. Ruszył już tam na pełnej szybkości Davis, idzie Coman, Zane, także Lewandowski, szansa Bayernu, niewykorzystana, mieli przewagę liczebną, a i tak tutaj wybronił się zespół Tigres. Lewandowski ustawia tutaj krycie, przy tym stałym fragmencie dla Tigres, 14 minut do końca podstawowego czasu pierwszej połowy. Bayern Tigres w finale klubowych mistrzostw świata, Doha, Katar 0-0 i właśnie Lewandowski wybija. Salcedo, Pizarro, ale proste wręcz. Guzman, Reyes. Teraz tutaj zaplątał się Reyes, to mogło naprawdę go dużo i zespół kosztować, bo widzieliśmy, jak błyskawicznie doskoczył dynamiczny Gnabry. Nie zdecydował się Reyes na podanie przekątne lewą, słabszą nogą. Zane! Ale szczęście ma bramkarz Tigres. I proszę zobaczyć, z czego to się dzieje. Z jednej decyzji, z niefrasobliwości, ze złego wyboru stopera, bo wydawało się, że sytuacja jest prosta. Tak, ale dostaliśmy w końcu to po stronie Bayernu, czego chcieliśmy. Troszkę kreatywności, przyspieszenie przy rozegraniu rzutu rożnego. Nie wybrany schemat, ale dostosowanie się do sytuacji. Świetna sytuacja. Do zdobycia. Można powiedzieć, takie ogniwo, płuco obok Kimmicha. Do tego piłkarz, który wejdzie w drugie tempo w pole karne. No i Müller, z którym ta drużyna gra inaczej, ale teraz Gnabry. Widzimy, jak zakręcił. Zawodnik reprezentacji Niemiec. Nie ma jednak bramki dla Monachijczyków. Hernandez. Süle. Cały zespół Tigres teraz na własnej połowie. Kimmich. Pavard. Kimmich. Na polu karnym Lewandowski, Coman, Pavard, a także Gnabry, jest Zane, jeszcze raz Kimmich, Lewandowski, pusta bramka i gol po strzale Pavarda, ale jednak po raz drugi bramka zostanie dla Bayernu w tym spotkaniu niezaliczona. W pierwszej połowie to był ten strzał Kimmicha i wtedy przeszkadzał bramkarzowi Robert Lewandowski, a tutaj oglądamy raz jeszcze powtórkę tej sytuacji. Tak, ale w końcu Kimmich w akcji, na którą czekają kibice Bayernu. Czeka Robert Lewandowski, bo mam wrażenie, że jeśli nie dostanie tego typu podania od Kimmicha, to skrzydłowi dzisiaj jednak mu w zdobyciu bramki nie pomogą. Chciałbym się mylić, ale w końcu kreatywnie Kimmich. W końcu blisko bramki rywala, a nie tylko odbierając piłkę od stoperów. Sprawdzana jest sytuacja, bo Robert Lewandowski jest przekonany, że w momencie podania na spalonym nie był. To jest jakby spojrzenie Polaka. Nam się wydawało, że jednak na tak, minimalnym spalonym minimalnym kapitan był. Reprezentacji Polski był, ale to wszystko za chwilę będzie rozstrzygał VAR. I kto tutaj ma więcej fanów? Bo są gwizdy. Wiemy, że wybrali się sympatycy Tigres do Kataru na mecze klubowych mistrzostw świata. Jeszcze arbiter czeka, pokazuje. A jednak mamy bramkę dla Bayernu Monachium. 1-0 Benjamin Pavard.
Jemu ten gol oczywiście zostaje zapisany, a bardzo duży udział przy tej bramce ma Robert Lewandowski. Tak, cała akcja w końcu dłuższa po stronie Bayernu. W tej powtórce, którą widzieli, wydawało się, że w momencie podania Robert Lewandowski był jednak nieco na wysunięty przed... Ale to jest zawsze to oko kamery. Ono się może troszeczkę różnić od rzeczywistości. No, musimy ufać, że te pomiary są już absolutnie sprawiedliwe, że nie ma żadnej pomyłki. Ludzkie oko bywa zawodne i widać nas w tej sytuacji zawiodło. Pavard, 61 minuta. A my widzimy. Pięta. Zdecydowała tutaj noga Salcedo, jeśli tak dobrze rozpoznaję z tej perspektywy. Dużo dzisiaj Robert Lewandowski dyskutuje. Dużo jest tutaj, powiedziałbym, takich instruktaży dla kolegów. Gnabry. Alaba. Sprytnie teraz Austriak. Alaba. Jeszcze obiegnięty Aquino, ale nie dał się teraz ograć Meksykanie. Ciężko to wszystko szło dzisiaj, zwłaszcza bez Tomasa Müllera, bez tego piłkarza, który potrafi wyznaczyć sposób, kierunek rozgrywania akcji, który świetnie czuje się w tym duecie z Robertem Lewandowskim. To jest ewidentnie taka chemia boiskowa, widoczna od razu. A teraz poważny błąd Pavara. Quiñones, gdzie jest González? Czy była ręka? Protestują zawodnicy Tigres. Ileż błędów w jednej akcji zrobił Pavar. Coś niesamowitego. Najpierw bardzo słaba interwencja w obronie. Zobaczmy, nie doszła piłka do Zane. Ale bardzo szybko zrobiło nam się otwarte to spotkanie. Arbiter w ogóle nie dopuszcza myśli analizy tej sytuacji, wyklucza zagranie. Defensywy, szybkość, kreatywność, te charakterystyczne, takie w stylu Roland Blanc czy Lucio, wyjścia z piłką Upamyka, no i ręka była. Tak, dotknął na pewno ręką. 147 bramek dla Tigres, 3 w klubowych mistrzostwach świata tutaj. Znowu sygnalizują zagranie ręką, znowu tutaj oczekują na podyktowanie rzutu karnego, a Bayern gra. Coman. Ale doskonały pomysł Gignaca na rozwiązanie tej akcji. Świetnie włączył się do gry Salcedo. No i tu chyba cofnął jednak rękę. Piłkarz Bayernu, zaraz zobaczymy. Tak jest, klatka. Zagranie klatką piersiową. Kolejny przegrany pojedynek Gonzalesa. A teraz będzie kartka dla Rodriguez'a za ten faul na Comanie. Tak, i chyba Coman uderzony w twarz jeszcze w momencie, kiedy Rodriguez go mijał. Ale masz rację, całe 45 minut pierwsze to był taki pokaz cwaniactwa, dojrzałości drużyny Tigres w grze obronnej. No właśnie, to było tak powiedzieć zasady. Piłka przejdzie, zawodnik nigdy, zamknięte drzwi, wyrzucony klucz, ale przy okazji sfaulowany tak Kingsley Coman. 70 minuta gry. Bayern, Kimmich. Znowu cofnięty i znowu wściekający się, motywujący cały czas partnerów André Pierre Gignac. No, chce Gignac być wszędzie. Jest to do rozgrywania. Jest pierwszy, jeśli chodzi o zabezpieczenie przy stałym fragmencie. Bayernu Monachium. O tym z 2013 roku wspominaliśmy. Guangzhou 3-0 w półfinale. 2-0 Raja Casablanca, wtedy trenerem Bayernu był Guardiola. Uwaga, Alaba! Potężne uderzenie nad bramką. I znowu indywidualnie. Mówiliśmy, że w pierwszej części meczu te strzały z dystansu były zagrożeniem. Nawet przy strzale Kimmicha nieuznanej bramki. To były jakieś próby akcji ofensywnych Bayernu. Przekazy zmianami, trener drużyny, która przegrywa, a zmienia trener drużyny, która prowadzi. Boisko opuszcza Zane. No nie był to ani dobry, ani spektakularny mecz w wykonaniu Zane. Na Państwa ekranach Musiala. Schodzi też Robert Lewandowski. Mamy Choupo-Motinga. Nie wiem, czy nie najdroższy joker świata. Może tak być, tak jest. Któremu kończył się kontrakt Paris Saint-Germain i przyszedł do Bayernu Monachium. Boisko opuścił także Coman. W jego miejsce Douglas Costa. Guzman, Reyes, Rafael Carioca, Musiala,
To Lisso z dystansu i teraz błąd bramkarza, ale jeszcze po jego nie najlepszej interwencji słupek i ma piłkę w rękach Guzman. No te strzały z dystansu dzisiaj trzeba powiedzieć, to jest niezła broń Bayern Monachium. Kilka groźnych uderzeń, teraz słupek pomógł bramkarzowi w dobrej interwencji. Cały czas Argentyńczyk, jeszcze raz Luis Quiñones. Próbował tutaj dośrodkowywać, ale widzimy, teraz już są zdecydowanie czujniejsi w tych bocznych sektorach. Gignac, Pizarro, González. Ci piłkarze są na polu karnym. Gignac nie trafia w piłkę. Ale niewiele zabrakło. Intensywna zmiana na pewno, zdynamizowali tę prawą flankę, bo to pierwsi trenera Peretiego, teraz domagają się tutaj do odpisania faulu za Quiñonesie. Oj, kompletnie nie zauważył teraz Salcedo, ale zdążył to złapać przed linią bramkową, jednak Guzman. Nie spodziewał się Salcedo w ogóle wyjścia Guzmana. Nie kontrolował ustawienia swego bramkarza, no i mielibyśmy sytuację kuriozalną. Najpierw błąd samego Guzmana przy strzale z dystansu, a teraz widzieliśmy zachowanie Salcedo, ale bez takiej już reakcji, bez takiej, powiedziałbym, komunikacji, chemii między tymi zawodnikami. A teraz jeszcze ten strzał, z którym miał wielkie problemy. Guzman próbował Francu Solis. Kozioł bezpośrednio przed rękawicami bramkarza drużyny Tigres sprawił mu duże problemy. Choupo-Moting przełożył, Choupo-Moting, wyłożenie, okazja, broni na was. Jeszcze nie koniec, jeszcze Tigres będzie wierzyć, jeszcze strzał, po raz kolejny bramkarz. Lisso do prawej strony, Salcedo, Kimmich. Jeszcze będzie tutaj szansa, Douglas Costa znalazł Choupo-Motinga, Choupo-Moting! I nie ma drugiego gola dla Bayernu Monachium, który stemplowałby już zdobycie kolejnego trofeum. Ale świetna zmiana Choupo-Motinga. Myślę, że Robert Lewandowski, oglądając, jak dużo wolnej przestrzeni ma ten napastnik, troszkę żałuje, że nie ma go już na boisku. Dobre wejście, dobra zmiana, bardzo, bardzo ożywił grę ofensywną. Ambitnie Rafael Carioca, jeszcze Salcedo. Czekał arbiter, też nie wiemy na co. Natomiast Bayern chce kontrolować mecz, kontrolował mecz w najlepszy, chyba najrozsądniejszy ze sposobów, trzymając piłkę daleko od własnej bramki. Jedna na dobrą sprawę sytuacja Gignaca po wyrzucie piłki z autu to taka pozytywna bardzo ocena dla tego, jak postanowi ten mecz rozgrywać Bayern. No nie drgnęła w ogóle statystyka strzałów na bramkę i strzałów celnych od pierwszej połowy meczu po stronie Tigres. 3 strzały na bramkę, 1 celny. Natomiast Bayern Monachium już 15 przy 7 celnych. To świadczy o tym, że po prostu Bayern wziął sprawy w swoje ręce. I ten strzał celny też nie był zbyt trudny dla Neuera. Teraz Gignac. Nawet bramkarz Nava, Guzman jest tam na polu karnym Bayernu. Jeszcze raz Gignac. Jeszcze Gignac. Ale tym razem po dobrym tutaj dryblingu. Zagrał niedokładnie, zagrał za wysoko, za mocno i ma doświadczony Francuz, ta wielka gwiazda drużyny Tigres, ma tę świadomość, że to prawdopodobnie oznacza utratę ostatniej szans. Tak, miał świadomość, jak dużo od niego zależy w tej akcji. Zebrał to drugie podanie. No i tylko dośrodkował piłkę na ten dalszy słupek zbyt mocny. Za chwilę po raz ostatni będzie tutaj gwizdał Esteban Ostojić, arbiter z Urugwaju. Bayern Monachium
z szóstym trofeum Hansiego Flicka na przestrzeni 68 spotkań. Robert Lewandowski kolejnym Polakiem, który ma na koncie także klubowe Mistrzostwo Świata. Tak jest, do tej pory bramkarze, pan trener Józef Młynarczyk i Tomasz Kuszczak, a teraz mamy najlepszego piłkarza świata. Bayern kontrolował ten mecz. Nie musiał wspinać się na wyżyny swoich umiejętności, żeby po prostu ten puchar zdobyć. A za to spotkanie my już dziękujemy. Bayern 1, Tigres 0. Bayern z klubowym Mistrzostwem Świata. Kłaniamy się. Robert Podoliński. Mateusz Worek, do usłyszenia.